Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną Rysiu Szczena. Rysiu Szczena, który jest w bardzo dobrej formie. No jak, kurczę, jak zrobiłeś taką dobrą formę do tej walki? Ćwiczeniami i dobrym jedzeniem, no tyle, nie? Patrząc na twojego przeciwnika, to on chyba mało trenuje. No tego nie wiem, bo bynajmniej się nigdzie nie chwali na żadnych tam portalach, że tam coś trenuje. No ja trenuję codziennie. Po 2-3 godziny różnie. Raz 3 treningi, raz 2 treningi, no ale na pewno nigdy mniej niż 2, nie? I trenuję codziennie, od poniedziałku do niedzieli, z małymi tam przerwami 2-3 godzinnymi, nie? Czy jest zajawka? Jest zajawka, bardzo zajebista zajawka. Powiedz mi, parter wolisz, czy wolisz stójkę? Wszystko po trochu. Myślę, że i tutaj się będę czuł dobrze i tutaj, także... Jaka ulubiona technika parterowa? Nie ma tak do końca techniki. Jakaś technika kończąca na przykład w parterze? Wymień chociaż jedną. Normalnie. To ciosy. Balaha, wiesz co to balaha? No nie bardzo. Dźwignia na rękę. Nie, no takich rzeczy się nie uczyłem. Czyli ground and pound, po prostu obalenie i ground and pound, tak? Bez żadnych tam duszeń, bez żadnych wynalazków, tak? Bo po prostu ja miałem za mało czasu, żeby się przygotować technicznie. To raz. A dwa, myślę, że takie, jak to się mówi, napierdalanie się normalne, to jest najlepsze. I myślę, że to się uda. Coś tam do głowy, wiadomo, sobie przyjmuję, tak, bo się uczyłem i technicznych ciosów i tak. No i myślę, że będzie wszystko zajebiście, nie? Twój przeciwnik, nie dość, że niższy, ty ten zasięg ramion będziesz miał większy na pewno. Tak. To chyba trochę cięższy od ciebie, tak wizualnie, czy nie? Nie wiem, z tego co tam chyba kiedyś pisał na Instagramie bodajże, no to chyba waży chyba 70 tam, nie wiem, 6 czy 7 kilo, no ja ważę już 80, prawie okay. Jeden, także no jeszcze mam tydzień, no jeszcze w tydzień jeszcze myślę z 2-3 kilo wyszytuję, z 83 będę ważył. Jak ci się konferencja podobała? Tam psychotro bardzo dużo miał do powiedzenia na twój temat. Co tam? No miał do powiedzenia, no to dobrze. No to co miał do powiedzenia, to powiedział. Ja to przyjąłem normalnie ze spokojem. Co miałem mu odpowiedzieć, też mu odpowiedziałem. Zachowałem się po prostu ze spokojem i tyle. Bo bez sensu jest walczyć za darmo, jak walczyć to w klatce i za pieniądze. A nie. No właśnie, bo duże ilości osób puszczały tam nerwy, a właśnie byłem zaskoczony, że ty tam bardzo duży spokój zachowałeś i nie dałeś się wciągnąć w tą grę swojego rywala. No bo to by się źle skończyło, wiadomo, znowu, nie? I po prostu dlatego lepiej było przyjąć to ze spokojem i tyle, nie? Powiedz, ile myślisz potrwa ta walka? Jak najkrócej. Okay. Ale co, wchodzisz bez planu i po prostu chcesz urwać głowę przeciwnikowi, czy masz tam jakiś game plan, że będziesz robił tak, no tak? Po prostu wjechać i tyle, no, zrobić robotę i wyjść. Z głową podniesioną do góry. Powiedz mi jeszcze, bo w ostatnim czasie tam nagabujesz też na walkę z Pudzianowskim i chciałem zapytać... Tak, dlaczegożby może i nie, nie? Za jakiś, nie wiem, można powiedzieć, z pół roku jakbym się może przygotowywał. No czemu nie? No przecież to, jak to się mówi, zabić mnie nie zabije tam, tak? Najwyżej poobija trochę, ale zaryzykować będzie można. Jak będę się czuł naprawdę dobrze przygotowany, to czemu nie, nie? Bardzo duża różnica wagi jest między wami. No to zanim do tej walki może dojdzie, albo zanim cokolwiek do czego dojdzie, to mam nadzieję, że ja też trochę wagi już złapię, nie? No bo jednak będę do następnej, jak to się mówi, tej będę miał no, czas, żeby się po prostu trochę jeszcze spompować, podciągnąć, nie? Wiadomo, tylko zero picia, nie? I zero picia alkoholu. Żeby tak szybko przytyć, takiej sterydy chyba trzeba wrzucić. Nie, wystarczy tylko białko, kreatyna i dużo trzeba żreć przede wszystkim. No ja jem po 7, po 8 posiłków dziennie i jeszcze na noc, także no naprawdę trzeba dużo jeść i po prostu ćwiczyć, tak? Ćwiczyć dokładnie, przede wszystkim technicznie wykonywać ćwiczenia i słuchać trenera, co mówi do mnie, tak? I wtedy jest wszystko okej. Okay. Powiedz mi, bo tutaj chyba mała awantura między wami, waszymi teamami była, nie wiesz co tam się działo? No tam coś tam było troszkę, ale już się chyba uspokoiło, myślę, że będzie wszystko normalnie. Nie? Dobrze, bardzo w takim razie dziękuję i życzę oczywiście powodzenia w walce, w piątek się widzimy. Pozdrawiam serdecznie.